Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Bogocz, reżyser, twórca filmowy. Można tak powiedzieć? Dzień dobry. Tak, tak. Obserwator. Obserwator rzeczywistości. Nieprzypadkowo stoimy na ulicy Żwirki i Wigury w Cieszynie, dlatego że robisz film. Tak, to już. No, to już jest taka trzyletnia przygoda moja i z Cieszynem, i z tematem Żwirko i Wigura. Dlaczego? Dlaczego te dwa nazwiska? Dlaczego pomysł na ten temat? Moi przyjaciele ze stowarzyszenia Chwała Bohaterom z Jastrzębia Zdroju zajmują się upamiętnianiem ważnych, a mało znanych wydarzeń historycznych związanych no głównie z Jastrzębiem, ale też i z okolicą. Pojawił się taki pomysł związany z tym, że od 40 lat startuje wyścig kolarski, rajd rowerowy lokalnego zespołu kolarzy, który jeździ co roku bez względu na pogodę na obchody rocznicy katastrofy Żwirki-Wigury. I w Cierlicku. 24-25 km, nieduża odległość. No i średnia wieku tych panów już sięga 80. Nie pojawiają się nowi kolarze, nie pojawiają się nowi uczestnicy. I tak postanowili coś zrobić, żeby no, pamięć o tych patronach polskiego lotnictwa wzmocnić tutaj regionalnie. No cóż, ja się tutaj urodziłem, mieszkam co prawda już w Polsce, w Będzinie, powyżej Katowic od 20 lat, ale z wielką przyjemnością podjąłem się próby przypomnienia w taki, wydawałoby mi się, najbardziej atrakcyjny w sposób tych dwóch wybitnych polskich lotników, mając świadomość tego, że w każdym polskim mieście jest ulica Żwirki i Wigury, ale jak zrobiliśmy takie nasze wewnętrzne badania, no to niewiele osób tak? Dlaczego są znani? Co więcej, dotyczy to również środowiska lotniczego, gdzie 28 sierpnia to jest Dzień Lotnictwa Polskiego, czyli nie święto pilotów i stewardess, tylko wszystkich związanych z lotnictwem, również pracowników fabryk lotniczych i tak dalej. A jednocześnie no, nie wszyscy w tym środowisku wiedzą, skąd się wzięło święto. To przypomnij może, to znaczy wielki sukces polskich lotników i później katastrofa. Wielki sukces, mam na myśli co? Wielki sukces, myślę, że nie tylko tych lotników. To był wielki sukces polskiej myśli technicznej, bo dwudziestolecia międzywojennego, bo to jest tak, że my dzisiaj nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, że to były początki w ogóle awiacji i że stopień zainteresowania tym wyścigiem lotniczym wtedy, w 1932 roku, trudno porównać do zainteresowania jakąkolwiek imprezą sportową dzisiaj. Ani olimpiada, ani Formuła 1, ani Champions League. Wtedy cały świat siedział przy radyjku, wszyscy czytali gazety, w cały świat się interesował no, wyścigiem samolotów. Może tak mniej więcej jak w latach 60., 70. interesowali się ludzie zdobywaniem kosmosu. No to może taką analogię. Na pewno taki młody kraj, który się dopiero co urodził, zacofany technologicznie nie z własnej winy, z winy zaborców, jest w stanie przygotować konstrukcję samolotu i załogę tego samolotu na takim poziomie, że Polacy wygrywają ten wyścig. Pokazują, i mówi, że jesteśmy w stanie, mimo tych 123 lat, które miały miejsce. Braku niepodległości. Tak. No i na lotnisku Tempelhof w Berlinie jest wyciągana na maszt polska flaga, jest grany polski hymn. Jest duże zaskoczenie, ponieważ no, Niemcy spodziewali się pewnego
ich zdaniem zwycięstwa. Niewiele. Tam bodajże 54 sekundy Polacy wyprzedzili niemieckiego asa Morzika, no ale jednak go wyprzedzili. Byli tam wcześniej na tym lotnisku. 150 tysięcy ludzi witało w Żwirkę i Wigurę w Warszawie na lotnisku Okęcie, kiedy wracali z Berlina. Ta liczba pokazuje, że to zainteresowanie było ogromne. Żaden polski sportowiec nigdy nie był tak witany przez Polaków, jak wtedy w 1932 roku w Żwirko i Wigura. A tutaj ja starałem się taką odnaleźć analogię, żeby stworzyć z tego wspomnienia o Żwirce i Wigurze pewną oś dramaturgiczną tego filmu, ale... Bo ta historia tych ludzi tylko pretekst do opowiedzenia czegoś bardziej uniwersalnego. Tak sobie to wyobrażam i takie są zamierzenia, takie są prace. W tym kierunku ten film zmierza, żeby opowiedzieć historię Żwirki i Wigury z perspektywy miejsca, gdzie zginęli 2 tygodnie po swoim największym jakby sukcesie, 11 września, rozbijając się prawie o kościół w Cierlicku o godzinie 8:10 w czasie, kiedy trwała msza. Przedziwna w ogóle jakby też sytuacja. To jest droga, którą ma też znaczenie. Na pewno. Lecieli przez Bramę Morawską, bo wydawało się im, że to będzie najbezpieczniejsze w miejsce. No tego dnia nie było. Warunki atmosferyczne były tak trudne, że samolot się rozbił. Ale dla mnie jest to też pretekst, żeby opowiedzieć o tym miejscu, o Bramie Morawskiej, o tym w kawałku świata, gdzie jedne góry się kończą, drugie się jeszcze nie zaczynają i gdzie Polacy mieszkają tutaj od zawsze, gdzie po polskiej stronie mamy dwa chyba najbardziej różniące się od siebie miasta świata, bo w tak różnych miast jak Jastrzębie Zdrój i Cieszyn ja nie znam. A to są miasta, które są w linii prostej od siebie oddalone o parę kilometrów. Najstarsze, jedno z najstarszych miast w Europie, najmłodsze miasto w Europie. To już jest jakby samo w sobie ciekawe. W tym wszystkim jest granica pomiędzy Polakami, a kiedyś jeszcze Słowacją, teraz Republiką Czeską, ale też i Słowacja jest bardzo blisko. I po obydwu stronach tej granicy mieszkają Polacy. Gdzie ci Polacy po drugiej stronie Olzy nie mieszkają w Polsce od 700 lat. W dalszym ciągu... Nie tylko po prostu ze względu na zawirowania historyczne. Tak jest. W dalszym ciągu pozostając Polakami i powiem wprost, wywodzę się właśnie z Zaolziaków. No. W Bogocze mieszkają i po polskiej, i po czeskiej stronie. Moi dziadkowie mieszkali w Karwinie. Mój tata jakby z Karwiny. Ja w Karwinie chodziłem do przedszkola. Mnie w Karwinie nauczono wierszyka Kto ty jesteś, Polak mały. I wszyscy moi kuzyni nauczyli się tego wierszyka w Czechach. Czyli mówisz trochę o tożsamości, albo bardzo o tożsamości narodowej w tym filmie. Powiedziałbym tak, pan Andrzej Celiński, dokumentalista, którego bardzo cenię, który jest trochę takim moim opiekunem przy okazji tego filmu, człowiek jakby nominowany do Oscara za film dokumentalny, napisał w recenzji mojego scenariusza, że jest to bardzo ważny głos w trwającym właśnie dialogu na temat tożsamości narodowej Ślązaków. I cieszę się, że Andrzej to zauważył. Będę się też cieszył, jeśli widzowie to zauważą, że jest to film... Nie chcesz doprowadzać do podziałów. Nie chcesz opowiadać o narodowości polskiej. O Polakach, którzy mieszkają na Zaolziu i którzy czują się Polakami, czy nie? W moim filmie pojawia się też holenderski antropolog kulturowy, pan André Tournier, który mówi wprost. On i jego rodzina mieszka na tej ulicy, w tej kamienicy w Amsterdamie od 600 lat. Jest Holendrem do szpiku kości. W ogóle wygląda jak Vincent van Gogh. Z uchem czy bez? Z uchem. Ten Holender mówi, no jestem Holendrem do szpiku kości, ale moja żona jest Polką. Nasz syn nie jest ani Holendrem, ani Polakiem. Nasz syn jest i Holendrem, i Polakiem. W dobie jednoczącej się Europy, w dobie globalizacji świata, nie chodzi o tworzenie podziałów narodowościowych. Chodzi o dumę z własnej tożsamości.
szalenie cenię jakby postawę zaolziaków, którzy często podkreślają, że my są Poloki. My są Stella, my są Poloki. Gdzie kręciliście do tej pory? Bo wiem, że już część zdjęć jest za tobą. To powiedziałbym, że jestem dalej niż część. Jesteśmy już po zdjęciach. Film powstał to głównie w Jastrzębiu Zdroju, w Cieszynie, w Karwinie, w Cierlicku. Pokazuje tą katastrofę w Żwirki Wigury. Ożywiliśmy ten samolot unikalnymi technikami 3D, współpracując ze specjalistami z Wojskowej Akademii Technicznej. Trochę ikonografii, sporo kolorowych jakby obrazów. Stąd też pewnie adresować do jakiejś młodszej grupy odbiorców, tak? Poprzez taką formę. Tak jak mój poprzedni film i tak chyba jak większość moich prac, jest skierowana do publiczności familijnej. Opowiadam to w taki sposób, żeby się to podobało i rodzicom, i dzieciom, a najbardziej zależy mi na tych, którzy się dopiero kształtują, na nastolatkach. Jest scena w tym filmie, gdzie rozmawiam z młodzieżą w Jastrzębiu Zdroju, taką licealną. I jak oni są na początku znudzeni i jak powoli, powoli dają się zaczarować i wejść w tą sytuację i już wiedzą o tym, kto to jest Żwirko i Wigura. I ludzie tutaj przy granicy wiedzą, nie tylko w związku z tym, że jest ulica Żwirki Wigury, ale ten dom polski w Cierlicku mocno świeci. I jest takim miejscem, który zakonserwował legendę Żwirki Wigury dla wszystkich Polaków. Kiedy pytam Józefa Przywarę, który mieszka w... I opiekuje się tym miejscem. Jest opiekunem tego miejsca i on mieszka w Trzeńcu, więc musi przyjechać z Trzeńca do Cieszyna, z Cieszyna jeszcze kawałek do Cierlicka, oprowadzić jakąś grupę harcerzy. Czasem mu tam dadzą parę groszy, czasem nie. On to robi społecznie i robi to całe życie. I pytam, czemu to robi? A on mi mówi, a jak można byłoby tego nie robić? No właśnie. To co by powiedzieli Polacy w Polsce, że myśmy przestali być Polakami? I to chyba też jest twój priorytet. Pytam tych rowerzystów, po co tam jeździcie? Macie po 80 lat, to już jest niebezpieczne w ogóle, żeby na rowerach jeździć. Nie jesteście miejscowi, w Jastrzębiu nie ma miejscowych ludzi, wszyscy są przyjezdni. Po co jeździcie na to miejsce katastrofy Żwirki Wigury od tych 40 lat? No i oni mówią, a co by było, jakbyśmy raz nie pojechali? To co by ci Polacy tam po czeskiej stronie powiedzieli o nas? Żeśmy przestali ich zauważać, że nam to stało się obojętne. Ludzie mają na siebie oko i nie jest to dzięki temu, że zadziałał polski rząd, polski parlament, jacyś politycy. To się stało samo z siebie, tak jak i ten film się dzieje sam z siebie. To nie jest film... Przy wielu trudnościach. Przy wielu trudnościach. 12 minut za nami, wiesz o tym. Oj, ja tak próbuję tutaj dyscyplinować mojego gościa, staram się... Myślę, że sporo będzie też do pocięcia, w jakieś tam nudne rzeczy powycinasz. Nie ma nudnych rzeczy. Trudności, dziękuję. Bo wiem, że cały czas walczysz. Dużo rzeczy się nam udało. Zdjęcia, tak jak wspomniałem, powstawały przede wszystkim tutaj, ale też trochę w Warszawie, w Pradze, w Brukseli, w Paryżu, w Moskwie, w Wilnie. No starałem się niby lokalną naszą taką opowiastkę pokazać z szerokiej perspektywy. Ja to kieruję nie tylko do polskich widzów. Myślę, że jak mój poprzedni film, chciałbym go pokazać światowej publiczności, bo to jest film o dumie z bycia Polakiem. O gnieździe z pewnością. To też trzeba dożyć do jakiegoś takiego momentu w życiu, żeby zacząć doceniać to gniazdo, z którego się wyszło, bo to tak jak rozmawialiśmy przed włączeniem kamery. Marzenia o lataniu zakładają istnienie gniazda. Ludzie, tak samo jak ptaki, mają wiele miejsc, w których można odpocząć, ale gniazdo jest tylko jedno. I to jest jakby takie motto tego filmu. To jest opowieść z perspektywy tego naszego polsko-czeskiego pogranicza, żeby też przybliżyć widzom na Ukrainie, w Rosji, w Niemczech, w Czechach, w Polsce, kto my jesteśmy. Bo my jesteśmy w bramie do Polski i jesteśmy tutaj od tysięcy lat. Polacy mają wiele przywar, ale mają też bardzo wiele zalet. Jest to film troszkę o polskiej duszy.
Trudno byłoby taki film zrobić w Warszawie. Ja robiłem duży projekt dotyczący poezji Tadeusza Gajcego, dotyczący Powstania Warszawskiego. Niewątpliwie ma to związek. Ale taka historia, która się dzieje na przestrzeni jakby w setek lat, ona powinna powstać właśnie tutaj, z tego naszego grajdołka. Bardzo dobrze, że zajęłeś się tym tematem. Pawle, na koniec zostawiam sobie jeszcze temat finansowania. Czy potrzeba jeszcze jakichś środków, bo jesteś twórcą niezależnym? Większość tego filmu powstaje dzięki pozyskaniu środków od ludzi, tak? Twórcą niezależnym. Taki jest żart w tej chwili branżowy. Mówi się o tym, że film niezależny, czy też twórca niezależny, to jest taki twórca, na którym nikomu nie zależy. Prawda jest taka, że film jest produkowany przez organizację pozarządową. Zdobyliśmy jakąś dotację unijną, która umożliwiła nam przygotowanie cyklu prelekcji dla dzieci, wystawy, tak żeby przypomnieć postacie Żwirki Wigury i zrobić zaczyn tego filmu. Taką 50-minutową sytuację, którą pokazałem również w Cieszynie, w Jastrzębiu, a przede wszystkim w Cielisku z okazji rocznicy katastrofy. Ale wszyscy, którzy to widzieli, mówią mi, że trzeba sprawę pociągnąć dalej, że jest to dużo większa historia, co najmniej taka historia na pełen metraż, na 75-80 minut. Chwała bohaterom, tytuł, tak? Taki będzie tytuł. Powiedzmy, że to jest tytuł roboczy. Chwała bohaterom.eu. I tam też można znaleźć informacje na temat zbiórki. Tak, zbieramy pieniądze na dokończenie naszego projektu, bo tak jak wspomniałem, no, coś tam w unijnie nam pomogli. Dużą część zdjęć, żeby nie powiedzieć, że połowę zdjęć zasponsorowałem ja, moja żona, mój syn, moja córka i mój pies. Ale to też nie może być tak, że twórcy sobie sami finansują tego typu rzeczy, bo to jest mój zawód, ja z tego żyję. Nie zrobiłem tego dla pieniędzy, tylko kurczę, jakby z potrzeby własnego serca, bo czujesz, że jestem człowiekiem do wynajęcia, rzemieślnikiem, ale raz za jakiś czas zdarza mi się w życiu taka sytuacja i taki temat, że wiem o tym, że to jest ważne nie tylko dla mnie. To jest ważne dla wielu ludzi i ta historia też z pewnością zainteresuje nie tylko wąski krąg osób zainteresowanych lotnictwem. Sprawa jest dużo szersza, dużo grubsza. To jest film o pograniczu polsko-czeskim, o relacjach między Polakami a Czechami i o tym, co mamy do pokazania światu, bo nie ma jakby miejsca bardziej tolerancyjnego w Polsce niż to właśnie pograniczne, gdzie zawsze to była mieszanka kultur i to nas wzbogaca. Wyznań z pewnością. Ludzie na rynku w Cieszynie czytają Pismo Święte. No na rynku w Krakowie jakby przeglądają smartfony. Szalenie mi się podoba. Klimat tego miasta. Jestem też, urodziłem się tu parę kilometrów stąd. Moja rodzina się wywodzi z Cieszyna. Opowiadam w tym filmie też w pierwszej osobie. Jestem jego narratorem. Tak jak mówię, jest to sprawa grubsza niż tylko i wyłącznie sprawa Żwirki Wigury. Tutaj zakończmy. Nie otwierajmy nowego wątku, dlatego że mamy 18 minut za nami. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Odsyłamy Państwa do strony internetowej. Do strony internetowej. Tam wszystkie informacje i też... Liczę troszkę na wsparcie, mamy trochę gadżetów, trochę różnych takich rzeczy, którymi się można odwzajemnić. Mam świadomość tego, że to nie jest kontrowersyjny temat, w związku ale z ważny. Tym nie będzie tak łatwo pozyskać środków i też jakby... Może widzowie Cię zaskoczą. No, liczę, już mnie zaskoczyli, bo już coś nam się tam udało zebrać. To jest bardzo społeczny film. I taki film, który powstaje oddolnie. To nie jest sytuacja, gdzie ktoś przychodzi z wytwórni filmowej, z telewizji. To jest temat, trzeba go tylko to wyszło z dołu i idzie do góry. Niech leci do góry, tak jak... Liczę troszkę na to, że tak jak mój poprzedni film, film o kajakarzu Olku Dobie, no trafi to w miarę szybko do kin, też będzie sukcesem, też się spodoba na świecie, bo temat tego jest tego wart. Życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Bogacz. Dziękuję.
Utniesz 5 minut, spokojnie. Nie, no wszystko tutaj jest ważne.